Pamiętacie ciągnik z przebiegiem 20,5 tysiąca godzin? No to właśnie jest on po przeglądzie. Decyzja jest taka, że nie tykamy nic, dlatego że tutaj, no ku naszemu zdziwieniu, żeby dobrze go zrobić, jednak trzeba byłoby zrzucić głowicę i no chociaż głowicę dać do zrobienia, a kto też wie, co by było tam pod spodem. Ciągnik jako tako oleju nie brał, no ale nie wiemy też, czy by nie trzeba było wrzucić mu zestawów naprawczych. Do tego nowe wtyskiwacze. Taka sugestia tu, ja też wam mówiłem, że muszę to sprawdzić. Raz była robiona uszczelka pod głowicą i raz były wymieniane wtyskiwacze w żywocie tego ciągnika. To były chyba regenerowane wtyskiwacze. No niestety one też pewnie dołożyły troszeczkę temu silnikowi, bo ich praca no, nie jest do końca dobra, a wszystkie są do wymiany, niestety. No i decyzja jest taka, że nie robimy, złożyliśmy jak jest, wsadziliśmy te wtyskiwacze z powrotem. Skrzynia biegów tutaj też trochę poszarpuje, trzeba było zrobić sprzęgło do jazdy w przód, no po takim przebiegu, no to no po prostu się jej należy. No i zawieszenie do tego, niestety, ale blokada, nie robimy, ciągnik niestety będzie albo będzie eksploatowany do upadłego, albo po prostu zostanie sprzedany. No gdzieś tam plany są inne we firmie, w której ten ciągnik chodzi. No i tyle, to taka aktualizacja króciutka, szybka, że też widzicie, nie każda u nas wizyta na serwis kończy się de facto naprawianiem. Czasami się po prostu nie robi pewnych rzeczy, a czasami się robi nic. Dobra, pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.